do nauki to ja nie byłem zbytnio taki zawsze chętny. Studia wiązały się właśnie ze sportem, gdzie było dużo dyscyplin sportowych i była siatkówka, koszykówka, piłka nożna. To był taki przedmiot teoria treningu sportowego. To było dla mnie ważne. Do teraz, jeżeli ktoś obudzi mnie w środku nocy, każdy mięsień znam po polsku i po łacinie. Pomysł utworzenia kierunku wychowania fizycznego wtedy jeszcze na Wyższej Szkole Inżynierskiej wyszedł chyba z grona rektora Bacha z Kubisza i pracownika studium wychowania fizycznego, pana Czerepoka. Zgoda na powołanie kierunku była już w 1995 roku, a otwarcie miało być kierunku dopiero w 1996 roku. Pan profesor Skubis po jakichś tam negocjacjach z ministerstwem dostał takie ciche przyzwolenie na to, żeby otworzyć ten kierunek, uruchomić ten kierunek rok wcześniej. 1995 rok. Skończyłem technikum w Kędzierzynie, byłem sportowcem, który chciał się dalej rozwijać, a tutaj mój trener, pan profesor Wojnar, zakładał wydział, więc chciałem być blisko, chciałem, żeby dalej mnie prowadził jako zawodnika. Profesor Józef Wojnar to jest legenda tego wydziału. Mam przyjemność współpracować z nim od początku istnienia tego wydziału. Jako doktor tworzył wydział. Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, aż do profesora tytularnego. Taki, mówię, drugi mój ojciec, który mną gdzieś tam kierował, pomagał. Nazwisko jest jednoznacznie kojarzone właśnie z powstaniem wydziału. Tutaj wszyscy pamiętamy, albo słyszeliśmy, bo są to naprawdę pewnego rodzaju ludzie legendy. Pamiętam, jak rodziła się idea tego wydziału, bo miałem przyjemność pracować, w katedrze profesora Skubisa, który był wielkim entuzjastą tego projektu i z jakim entuzjazmem mówił, że to jest bardzo dobry projekt. Oczywiście nie wszyscy tak entuzjastycznie do tematu podchodzili, bo Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii przy Politechnice Opolskiej brzmiało w tym czasie bardzo egzotycznie. Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji, bo on tak się na początku nazywał, został utworzony dzięki uprzejmości kolegów na Wydziale Elektrycznym, bo taka była formuła prawna, więc on musiał gdzieś być przypisany. Pewne rzeczy w trakcie semestru były zmieniane, dopasowane, tak żeby to jak najlepiej wyglądało. Wydział rozwijał się bardzo dynamicznie. Powstawały nowe kierunki, turystyka, fizjoterapia. Zaczynaliśmy na działkowej. To nie były warunki takie, żeby faktycznie rozwijać kulturę fizyczną, ale korzystaliśmy z obiektów na terenie miasta Opola. Malutkie pomieszczenia, sala gimnastyczna też nie za duża. Niektórzy sprawniejsi doskakiwali do sufitu, ale naprawdę ogromny sentyment. Siłownia, na której bardzo dużo czasu żeśmy spędzali. Jeździł podobno jeden autobus i to jeszcze z jakimiś tam bardzo dużymi odstępami czasowymi. Ale nie przeszkadzało to ani w pracy, ani w studiowaniu. Stary budynek, straszny dojazd, ale Działkowa miała jeden nieprawdopodobny plus. Kamionkę Silesię tuż obok, więc okres wakacyjny, czy właściwie letnio-wakacyjny, był świetny z tego względu, że można było pomiędzy zajęciami na okienkach skoczyć tam, odświeżyć się delikatnie, wrócić z całkiem nową głową.
uśmiecham się, bo studiowaliśmy na Działkowej, w związku z tym jeździliśmy po całym mieście i patrząc na przestrzeń, którą tu mamy, a przestrzeń, która tam była, to jest niebotyczna różnica. Przełomowym takim krokiem w rozwoju wydziału uważam to była decyzja o przeprowadzce z ulicy Działkowej na Pruszkowską, tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, do Koszar, do drugiego kampusu. Podjęliśmy to wyzwanie jako pierwszy wydział i staraliśmy się zagospodarować jak tylko można tutaj ten kampus. Teraz pięknie wygląda. Na początku były to dwa budynki nadające się do użytku, no i rozpoczęliśmy budowę hali, która została oddana w 2006 roku i na inaugurację graliśmy tutaj mecz drugiej ligi z Śląskiem Wrocław. Ten przeskok to było, nie wiem, 1000% tego, co było na Działkowej. Przeskok niesamowity i tak jak ludzie, moi koledzy, którzy kończyli tam Działkową, że tak powiem, Wydział Wychowania Fizycznego na Działkowej i to i przyjeżdżają na jakieś szkolenia, to są pod ogromnym wrażeniem. Wszystko razem kosztowało blisko 100 milionów. Kampus rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo dobrze przygotowany, aczkolwiek mamy jeszcze kolejne pomysły rozwoju tego kampusu, więc mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować, pomimo w tej chwili trudności, które mamy. Laboratorium ruchu bardzo mocno się rozwija. Mamy tutaj sporo sprzętu, za pomocą którego możemy analizować ruch, analizować ciało człowieka. Szeroko pojęte badania wydolnościowe. Mamy i bieżnię, i tutaj obok rower, gdzie możemy sprawdzić sobie VO2 max, te zakresy wysiłku. Potrafimy ocenić zmiany w składzie ciała. To jest o tyle istotne, że często pracując tutaj ze sportowcami, zresztą specyfika wydziału, musimy sprawdzać, czy nasze treningi przynoszą odpowiednie rezultaty. I wysokość ciała? 1,80 m. 180 cm. Grupa short track. Jedziesz. Trzymaj jeszcze. 15 sekund jeszcze. Trzymaj. Bardzo dobra moc uzyskania, moc maksymalna, 12,5 to jest jak na okres przygotowawczy, myślę, że to jest dobry wskaźnik. Mamy tutaj kadrę profesorską, profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych, doktorów, którzy łączą praktykę z teorią. Mamy już wspaniałych trenerów i kadry Polski i profesor Iskra, który od lata temu trenował kadrę. Pani doktor Łukanowa, która też, wiadomo, kadra. Tutaj mamy fantastycznych trenerów, że tak powiem, miejscowych. No, doktor Nawarecki związany z koszykówką, doktor Marcinów z lekką atletyką. Mamy też i olimpijczyków, i mamy mistrzów świata, mistrzów Europy i jest się rzeczywiście czym szczycić. No, w tej chwili mieliśmy sukcesy, wysokie sukcesy, jeśli chodzi o akademickie mistrzostwa Polski, duże sukcesy. W tym roku troszeczkę gorzej, bo na przykład piłkarze nożni nie udało im się zdobyć pierwszego miejsca. Dwa razy z rzędu mieli to pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu wrócimy na najwyższy stopień podium. Mają fajne podejście do studentów, bo też wiedzą, z czym to się tak naprawdę je. To nie są tylko ludzie, którzy przeczytali stosy książek i próbują nas czegoś nauczyć, tylko w wielu przypadkach jest tak, że dużo osób spiłowało zęby sobie na danym sporcie. Bardzo podobały mi się pytania z niektórych wychodowców, jak u doktora Bohdana, który podpytywał mnie o trening, o to, jak się przygotowuje, o to, jak to wygląda. Kadry wydziału stanowią również nasi absolwenci. To na każdym kierunku studiów, którzy rozwijają się dydaktycznie i naukowo. Jest to też jeden z takich wyróżników, że najlepsi studenci zostają dalej i rozwijają, kontynuują swoją karierę sportową i naukową na uczelni. Z satysfakcją spoglądam, jak jestem na imprezie Sportowiec Roku i w większości wyróżnionych trenerów czy nauczycieli wychowania fizycznego to są nasi absolwenci. To naprawdę widać, że ten wydział jest potrzebny w regionie i też spełnia swoje role.
pod względem ilości studentów jesteśmy drugim wydziałem i też obecna rekrutacja, która się toczy w tym niedawnym czasie, też lokuje nas na drugim miejscu pod względem liczby studentów. Najwięcej sportowców studiuje na kierunku wychowanie fizyczne, ale też wielu uznanych sportowców mamy na kierunkach pokrewnych, czy to właśnie turystyce, czy fizjoterapii, ale również na innych, ściśle takich politechnicznych, inżynieryjnych kierunkach. I tutaj w każdym przypadku rzeczywiście staramy się stwarzać studentom możliwości łączenia pasji z nauką. Nie każda uczelnia ma tak to poukładane jak my. My stawiamy na sportowców, wiemy, że trzeba troszeczkę im pomóc w tej indywidualnej organizacji studiów i to się sprawdza. Studenci cieszą się tym, kiedy mają piłkarza ręcznego w Gwardii na przykład na swoim roku, czy jakiegoś sportowca, który gra w Puslidze, czy kajakarza, który jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Wzorują się na nich, są ich kolegami. Myślę, że to jest takim fajnym elementem też bycia na tych studiach. Duża grupa studentów, która studiuje na naszej uczelni, to są studenci z Opolszczyzny, czyli taki patriotyzm lokalny bardzo mocno się tutaj czuje. Proszę Państwa, wracając już poważnie, jest to od Państwa wielki sukces. Teraz się zacznie inne, chyba bardziej dorosłe życie. Do dzisiaj też pamiętam Dzień Obrony, jeszcze na Działkowej ulicy. Praca została przedstawiona do wyróżnienia. Wpływ ocieplania i schładzania mięśni goleni na proces utrzymywania równowagi. Oczywiście poszłam w łyżwiarstwo, więc gdzieś tam miałam ten spokój psychiczny, że jednak wiem dużo na ten temat, całe życie to robię, więc na pewno się wybronię z tego. Przyjechała moja mama, więc mi dawała tej otuchy, była ze mną nawet po calu, także miałam to wsparcie. Jak już weszłam, to już wszystko zeszło ze mnie, gdzieś tam już wydrążyłam się w ten temat i poszło gładko. Tytuł pracy licencjackiej to był kajakarstwo turystyczne jako jedna z rekreacyjnych form spędzania wolnego czasu. Moim promotorem był wtedy dr Zięba. Tutaj świetnie mnie poprowadził, bo ja od razu chciałem ambitnie o sporcie wyczynowym. Mówi spokojnie, zostaw sobie temat na magisterkę. Mogę chyba przyznać, że bardziej się stresowałam na obronie magisterskiej niż na licencjackiej. Było to niedawno w lipcu. Na pracy magisterskiej miałam temat wpływ stresu zawodników łuczników podczas rangi mistrzowskiej na zawodach. Więc temat bardzo mi bliski, na pewno fajnie się go pisało. Z obrony pamiętam tyle, że się odbyła i ją zdałem. Pamiętam obronę licencjatu, bo to gdzieś tak było takie chyba bardziej stresujące niż już sama praca magisterska. W mojej komisji był właśnie profesor Kuśnierz. Wylosowałem 3 bardzo szczęśliwe pytania, jak dla mnie. No niestety musiałem troszeczkę polać wody. Na 2 udało się bardzo dobrze odpowiedzieć, jednak jedno pytanie totalnie mnie gdzieś tam zbiło z tropu. I to akurat był przedmiot profesora Kuśnierza i rzucił takim hasłem, że bez tej wiedzy to on nie przepuszczał na pierwszym roku, tak? A to już była obrona po trzecim roku. Troszeczkę się zestresowałem, ale udało się gdzieś tam odświeżyć pajęczynę w głowie, zerwać i odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak to mnie kosztowało dosyć dużo stresu, bo pamiętam, że spociłem się bardzo mocno i komisja się troszeczkę ze mnie śmiała, że tak mocno się stresuję. Od 8 października 2004 roku przyszedłem, zgłosiłem swoją chęć do działania. Blisko były wybory, startowałem i zostałem tam już wiceprezesem klubu uczelnianego. No i mija tych lat kilkanaście, udało się zbudować jednostkę, która jest znana w całym kraju. Mamy sportowców wyczynowych, olimpijczyków, mistrzów świata. To było moje marzenie, które się zrealizowało. No teraz mam kolejne. Nie będę mówił, żeby nie zapeszać. Natomiast cały czas ta koszulka się przeplatała, były lepsze okresy, gorsze, ale nie było takiego okresu, że w ogóle zniknęła z mapy Politechniki Opolskiej. W tym momencie zespół jest bardzo profesjonalny, gra na dobrym poziomie i jest jedynym zespołem akademickim w pierwszej lidze. Jestem prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
od ponad 2 lat. I na pewno taką osobą rozpoznawalną w Opolu, jeśli chodzi o łyżwiarstwo, to jest na pewno Magda Walakomska, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Notabene historyczny awans, bo zrobiła na 3 dystansach ten awans. Tylko nie zostawię go tu. Madziu, pani trener, wręczamy wam tą flagę, żeby was wprowadziła i żebyście mieli okazję jak najczęściej ją wnosić. Dziękuję. Obozy zimowe organizuje na Wydziale od 2003 roku. Integracja, spędzony wspólny czas studentów bliża do siebie, ale jednak też nauka praktyczna. Po latach właśnie te obozy są najdłużej, najbardziej wspominane, darzone największą nutką sentymentu. Bardzo wspominam dobrze obóz letni. Naprawdę było rewelacyjnie. Ja bym jeszcze raz to powtórzyła. Niestety mieliśmy słabą pogodę. Aczkolwiek w ogóle nam to nie przeszkadzało, w ogóle. Pływaliśmy i było super, naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Mam nadzieję, że jeszcze będzie można gdzieś tak powtórzyć coś takiego. Obóz letni w Turawie to chyba najpiękniejszy czas, jaki spędziłem na tej uczelni. Coś, co na pewno zapamiętam do końca życia i chętnie bym to powtórzył. Nawet podczas tego obozu rzuciłem takie hasło dzień przed jego zakończeniem, że byśmy zrobili coś tak spektakularnego, żeby nas po prostu wszystkich oblali, tak? Ale jak to bywa w dużej grupie, dużo osób było na tak, ludzie troszeczkę mniej rozrywkowi niekoniecznie. Wyszło jak wyszło, niestety obóz się udało zaliczyć. Jest pływanie na wodach otwartych, jest to windsurfing również, który staram się w jakiś sposób propagować, bo 90% osób ma z tym do czynienia pierwszy raz. Podobnie troszeczkę z żeglarstwem i jest również obok tego kajakarstwo, także te wszystkie dyscypliny związane z wodą, które możemy na obozie letnim tym robić. Są również jakieś gry i zabawy, które są nietuzinkowe, bo na hali się raczej tego nie stosuje. Walczę, walczę. Sam jestem zwolennikiem właśnie ruchu fizycznego. Sam kiedyś kształtowałem swój charakter, albo kształtowano mój charakter bardziej w sporcie takim już zawodowym, grając w piłkę ręczną, więc bardzo się cieszę, że tutaj też możemy tą kulturę, tą ideę przenosić tutaj na studentów i rozwijać studentów w tym kierunku. Jesteśmy fenomenem, jeżeli chodzi o Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, myślę, w skali kraju. My jesteśmy jedynym wydziałem tego typu, prawda, z pełnymi uprawnieniami studiów magisterskimi we wszystkich 22 uczelniach technicznych w Polsce. Te 25 lat minęło rzeczywiście tak szybko, że to akurat trudno w to uwierzyć. Mam nadzieję, że ten następny okres, 30-lecie tam najbliższą byłaby datą i na pewno, że wydział do tego okresu dotrwa i w dobrym stanie.